200 studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie odebrało dyplomy ukończenia studiów. Były to kierunki, które trwały 3,5 roku. Studia inżynierskie, zarządzanie i pedagogika. Już dziś wielu z nich zapowiada, że będzie kształcić się dalej. Katarzyna Kosińska. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy tu być, że odebierzemy nasze dyplomy, że po ciężkiej pracy w końcu możemy się spotkać w tak doniosłym momencie. Czasami było ciężko, ale tak ogólnie to naprawdę fajne miejsce, świetni ludzie. Bardzo dobrze je wspominam. Róża Krawczak. Już na magisterkę poszliśmy dalej do Wrocławia, także kontynuujemy dalej. A wspomnienia bardzo fajne. Szkoda odchodzi, szkoda, że tutaj nie ma magisterki jednak dalej, bo przydałoby się tutaj, na miejscu, żeby było. Ale polecam naprawdę. Podczas przemówień była mowa o nieprzespanych nocach, zajętych weekendach, stresie egzaminacyjnym, ale także o plusach. Gromadzeniu aktualnej wiedzy, umiejętnościach, przyjaźniach, a przede wszystkim otwartej drodze do dalszego kształcenia. Uczelnia śledzi ścieżki kariery swoich absolwentów. Lucyna Kubis, kanclerz uczelni. Podejmują studia drugiego stopnia na tych dużych uczelniach akademickich, jak Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Poznańska. Pozostali, myślę, że czekają, aż my otworzymy drugi stopień studiów. Większość studentów to osoby pracujące zawodowo. Kształcą się, żeby podnosić kwalifikacje, awansować, bądź znaleźć całkiem nową, lepszą pracę. Monika Kaczmarska, Radio Elka.